Ja chciałam się podzielić z Wami świadectwem uwolnienia od lęku. Otóż od dłuższego czasu w ogóle miałam pragnienie ewangelizować ludzi w pociągach. Ale jakoś tak nie robiłam tego, ponieważ się bałam. W ogóle ja miałam straszny lęk przed dużą ilością ludzi. Chciałam to realizować, ale w ogóle diabeł mnie przed tym powstrzymywał. I rozważałam sobie ostatnio temat miłości, jak Bóg mnie kocha, o posłuszeństwie w miłości. I wiem, że tego nie robiłam. I nawet po ostatnim nauczaniu już dotarło do mnie, że po prostu ja odpychałam tego demona lęku, ale niestety nie robiłam tego w praktyce, nie szłam do przodu. I w środę w ogóle podjęłam decyzję, ponieważ jeżdżę do pracy pociągiem. Zdecydowałam, że wchodzę do ostatniego wagonu i idę do początku wagonu i mówię ludziom Ewangelię, ponieważ ja jestem światłem. Ci ludzie mają usłyszeć od kogo, jak nie od nas. Odepchnęłam tego demona, po prostu wiem, że Bóg jest we mnie. I kiedy ja robię krok, to mój Bóg jest ze mną. Mam tożsamość Chrystusa, idę i sieję. Powiedziałam tą Ewangelię przez cały pociąg. Rozdałam ulotki tylko tym, którzy chcieli. Mówię Wam, wyszłam inna z tego pociągu. Coś ze mnie zeszło, coś odpadło. Jeszcze wcześniej pomodliłam się, żeby to w ogóle, co zasiane, w ogóle żeby wzrosło, żeby pojawiły się osoby, które mają otwarte serca i będą się nawracać. Wysiadłam z pociągu, idę przez park i siedzi taki młody chłopak. I wiem, że mam mu powiedzieć Ewangelię. Podchodzę do niego i mówię mu, że potrzebuję Jezusa. On był otwarty. On mówi, że wierzy w Jezusa i że chce w ogóle przyjąć Jezusa do serca i oddał życie Jezusowi. W ogóle chcę oddać chwałę Bogu na tym miejscu za wszystkich ludzi, które stawia na moim miejscu, za tych, które mają otwarte serca i przyjmują Jezusa. I to jest w ogóle wielka radość. W ogóle to się we mnie raduje, że powołanie, które odkryłam w ogóle, że ja jestem do tego celu. Chwała Bogu za to. I może jeszcze z ostatniego czasu też nie dzieliłam się świadectwem nowej pracy. Otóż ponad miesiąc czasu straciłam pracę. Byłam rok czasu w tej pracy, ale jakoś tak nie rozwijałam się. Ale kochani, musimy być świadomi tego w ogóle modlitw, jakie tutaj są. Jakiś czas temu modliliśmy się o poszerzenie palików swojego namiotu. Ja się też pomodliłam, ale gdzieś zapomniałam o tym. I byłam w miejscu, w pracy, w której właśnie się nie rozwijałam. I po prostu nagle zostałam zwolniona. Dla mojej duszy to był szok. Ponieważ miesiąc temu właśnie wynajęłam lepsze, droższe mieszkanie, więc po prostu myślałam, że sobie w ogóle nie poradzę. Moja dusza trochę pocierpiała, ale następnego dnia w ogóle wstałam, ustanowiłam sobie pracę taką, jaką chcę. Powiedziałam Bogu warunki pracy, bo to jest też bardzo istotne, żeby tam się też dobrze czuć. Powiedziałam, na jakich warunkach, ile godzin pracy, jaka pensja. I zaczęłam rozsyłać CV. Ale to się nie skończyło tylko na rozsyłaniu w CV. Zaczęłam wykonywać telefony. I zaczęłam też chodzić w miejsca, gdzie w ogóle nie ogłaszali się z tą pracą. I po tygodniu pracy, po tygodniu szukania, praca się pojawiła. Ale po prostu pojawiła się taka praca, gdzie w ogóle nawet bałam się tam wysłać CV. Wiem, że w ogóle będę się rozwijać w tej pracy. A póki co Bóg jeszcze mnie zabezpieczył, że właśnie do końca roku jeszcze mnie finansuje z tamtej pracy. Więc po prostu ta sytuacja jest przecudowna. Mówię Wam w ogóle, Bóg dba o swoje dzieci i o swoje potrzeby. Wtedy, kiedy jesteśmy Mu wierni. I oddaję temu Bogu chwałę na tym miejscu. Aleluja!